Mano, vítám všech bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i dzisiaj jest kolejny odcinek z naszej nowej serii, którą zrobiliśmy w sumie 2 dni temu. Nazywa się ona oczywiście Minecraft Planeta. Prosiłem was o to, żebyście dali propozycję, jak mógłbym inaczej nazwać tą serię, czy są jakieś inne pomysły i tak dalej. Nie było nic, co wydaje mi się było lepsze. Oczywiście było mnóstwo fajnych pomysłów, ale wydaje mi się, że zostaniemy przy Minecraft Planecie. Też wielu z was napisało, że w sumie to jest fajna nazwa i że może ona tak zostać, więc uznałem, że przy takiej nazwie zostaniemy, więc dzisiaj kolejny odcinek Minecraft Planety. Oczywiście zanim zaczniemy jakikolwiek odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na kanale, ponieważ odcinki, przypomnę, że są codziennie o godzinie 19:19 i oczywiście też są na kanale moim drugim, na Szczypson Plusie są odcinki z Robloxa codziennie o 14:00, gdzieś w granicach, czasami mi się to lekko obsunie, bo wiecie, czasami rano nagrywam film i mi się lekko to poprzesuwa, ale zazwyczaj są filmy gdzieś tam między 14:00 a 15:00, postaram się to ustabilizować tak, żeby były zawsze o 14:00. A ja witam was oczywiście na Minecraft Planecie, nic nie grałem poza odcinki, ponieważ chciałem, żeby ta seria była prowadzona typowo na odcinkach, tylko tak, żebyśmy sobie tutaj grali, więc chyba skończyliśmy w poprzednim odcinku na nocy, tak mi się wydaje, ponieważ teraz jest noc, a ja w sumie wyszedłem z tamtego serwera i teraz dopiero wszedłem po raz kolejny. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie takie rozwinięcie tej wyspy do takiego stopnia, żebyśmy mieli tutaj jakąś, jak to się nazywa, farmę zwierząt, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy trochę tych jajek na górze i już jakby postanowiłem, że zaczniemy w ogóle od tego, żeby wszystkie te zwierzęta w jakimś miejscu ulokować, więc będziemy potrzebować na pewno bardzo dużo drewna. No i co za tym idzie, też będziemy potrzebować bardzo dużo tego, jak to się nazywa, płotków. Więc myślę, że te płotki bardzo łatwo nam się uda ogarnąć. Tu mamy jakieś żelazo z poprzedniego odcinka, dzięki czemu będziemy mogli zrobić jakieś siekiery i inne takie. Aczkolwiek wiecie co, ja mam póki co kamienne, więc chyba wykorzystam po prostu kamienne na samym starcie, żeby coś tutaj zrobić takiego innego. Ja bym tu pozbierał może drzewa, rozwalmy drzewa, kurczę, te drzewa tak ładnie tu wyglądają, ale dobra, to możemy się pozbyć tego, ponieważ tu gdzieś pewnie zrobimy też pierwszą jakąś, jak to się mówi, farmę zwierząt. No i musimy czekać też, aż nam zejdzie jakaś sadzonka, bo są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. O nie, bo ja widzę teraz, że mamy akurat tutaj dębowe drewno, a tam mamy inne, więc ajajaj, będzie trzeba zadbać o to, żeby... A tu też jest takie drzewo, okej, czyli będziemy mogli rozwinąć to, żeby mieć więcej drzew. Dobra, ścinam wszystkie drzewa, bo potrzebujemy tego drewna naprawdę dużo, a trzeba o niego zadbać. Mam nadzieję, że te sadzonki z tego wypadną i będziemy mieli z czego tutaj zrobić. Nie będę rozwalał tych kłód takich leżących, chociaż mógłbym w sumie, bo mogę je później postawić też, a teraz nam się przydadzą w sumie bardziej. Dobra, biorę też te wszystkie kłody, zbieramy, ponieważ no, jak będziemy później mieli drewna nadmiar, to ogarniemy inaczej. Dobra, tu bym skosił całe to miejsce, bo tutaj zaczniemy na pewno od jakiejś farmy pierwszej, którą moglibyśmy zrobić, ponieważ tędy mi nic nie ucieknie, więc tu już jakieś krówki czy coś tego typu można by było zrobić. Też potrzebujemy łóżko, bo jak widzicie, jest lipa totalna z wyrem, no ale niestety nie mam póki co z czego zrobić tego wyrka w ogóle. No i fajnie by było mieć ziemniaki jakieś, bo mam tylko te zepsute. Pytanie, czy da się zasadzić zepsute ziemniaki? Idę to sprawdzić, bo naprawdę wydaje mi się, że się da, ale nie mam pewności, uwaga. Dobra, jednak się nie da. No ale... Warto było spróbować, okej? Okay? Dobra, widzowie? O, wypadły sadzonki, więc ja już pozbieram. Nie mam żarcia nic, naprawdę. No ja muszę coś ogarnąć. Dobra, posadźmy w tym samym miejscu, gdzie było tutaj tą sadzonkę już, żeby tam była szansa na wyrośnięcie tego drzewa. No i ja bym... Nie no, coś jakieś żarcie muszę mieć. To jest niemożliwe, żebym nic nie miał. To coś tu muszę mieć. Jest tropikalna ryba, ale nic... Nie wiem, nie usmażona. Mamy ciastko. Mamy jabłuszka, dobra, mamy coś, dobra, no to coś tu zjemy jeszcze, ale musimy szybko ogarnąć coś do żarcia, bo naprawdę jest lipa, a później jak już nie będę miał nic do żarcia, to będzie tragedia. Przepalmy to może w ten sposób, tą jedną rybę, starczy nam przepalenie chyba jednym drewnem, tak mi się wydaje. Co jest? Tropical fish. Ej, nie mogę przepalić drewnem? Ej, co jest? Czekajcie, czy ja mam tutaj wędzarkę gdzieś? Smoker, jest smoker, dobra. Postawmy smoker, może tutaj nigdzie nie ma fajnego miejsca. Postawmy go tu. Czy ja mogę tu w tym miejscu to zrobić za pomocą drewna? Ej, co jest nie tak? Dlaczego nie działa to? Nie mogę przepalić nic. Aha, bo nie ma chyba tropikalnej ryby do przepalenia. Aha, okej. Czyli co ja z tego mogę zrobić w takim razie? Ej, nic nie mogę. No, ej, mamy zupę tu. Dobra, mamy jakieś pork chopa. Dobra, czyli jest szansa. Mamy też jedno jajko, czyli jest jakaś szansa na wypadnięcie kury i mamy też to. Więc przepalmy w sumie to. Dobra, tu się zrobi. Zjedzmy sobie...
Co my byśmy mogli zjeść teraz? Te porkchopy sporo dają. Zjedzmy może te ziemniaki, bo nic innego nie zrobię. A... O, one fajnie, bo one tylko ten, mnie będą obijać, tak? No to super. Dobra, weźmy też to. No i mamy jakieś żarcie. Dobra, fajnie, odłóżmy tutaj te kwiatki, bo to ja nie chcę akurat. Dobra, zróbmy płotki. Będziemy się posługiwać głównie tym drewnem, ponieważ mamy go najwięcej. Płotki, z tego co wiem, robi się w ten sposób. Tu 5, tu 5. I zróbmy jeszcze... Jeszcze zróbmy furtki, więc tu jest tak, furtka, okej, okay. Jedna furtka nam na razie wystarczy, bo musimy zrobić póki co jedne zwierzęta, więc tak, zróbmy przy tym drzewie zrobiłbym króliki, bo one, muszę, jakby zaoszczędzę więcej płotków przy nich, więc zróbmy coś takiego, coś tego typu. Króliki nie potrzebują dużo miejsca, więc może zróbmy, tutaj rozwalmy te kwiatki, ogarnijmy jednego dirta. Proszę, tutaj tego wezmę, o, ten się uśmiechał od samego początku do mnie. Zróbmy tak i postawmy tutaj płotki w ten sposób, zróbmy tak, furtka i tu możemy do środka już dać dwa króliki. I możemy też się rozmnażać, nie wiem z czego się króliki rozmnaża, chyba marchewką i właśnie, czy mamy marchewkę. Mamy sadzonki też do drzew, okej, to trzeba posadzić od razu. Bo to będzie cenne bardzo. Dobra, zobaczmy na górze, czy ja mam marchewkę jakąś. Proszę, jedną marchewkę, ja muszę mieć czym je rozmnożyć. Nie mamy, tragedia. Dobra, weźmy te króliki i idźmy na dół w takim razie, posadzić je już tutaj, żeby one tutaj sobie, prawda, kicały. Mamy dwa króliki. Nie wyskoczycie, mam nadzieję. One potrafią wskakać na półtorej klocka, czy chyba nie? Dobra, jak mi wypadną poza świat, to będę naprawdę... Chyba się rozpłaczę, przysięgam. Dobra, weźmy, postawmy krowę i owce, bo to też potrzebujemy. Lamy na razie nie, świnie też byśmy potrzebowali. Chickena możemy jednego dać, foxa na razie nie potrzebujemy. I teraz tak, tu jest jeszcze jedno jajko, więc jest jakaś szansa na to, że wypadnie nam z tego kura. Niewielka, ale jest, więc można się postarać w sumie. Ja bym w sumie wykorzystywał tutaj to miejsce tak, żeby jednak jakby z jednego tego wychodziło miejsce na kolejną jakby taką farmę. Tu możemy to wszystko ścinać. O, i możemy też zasadzić zboże z tego. Dobra, tu trzeba pokosić to wszystko, bo tutaj jest tego mnóstwo. A jak widzicie, wypadają też nasiona, więc będziemy mieli z czego zrobić w ogóle tutaj farmę normalną, takiego żarcia niezwierzęcego, że tak to ujmę. Dobra, zróbmy tak, że tu też będziemy potrzebować teraz jeszcze jednego dirta, więc weźmy może stąd i weźmy to, coś takiego i postawmy tu. Tak to może być, myślę. Tu rozwalmy to. Postawimy tak, tak. Okej, okay, musimy dorobić. Okej, okay, no ale to, ale dobrze to się póki co zapowiada. Więc zróbmy więcej tych patyków. Podzielmy to tak, tak, tak. Pum, dobra. I teraz bierzemy to, robimy patyki. To teraz jest tak, tak. I mamy dwie furtki, okej. Okay. To idealnie nam starczy chyba na te zwierzęta jeszcze. Chociaż zastanawiam się, czy póki co ich nie dać wszystkich razem, bo nie jest kolorowo. Dobra, tu zakręćmy. Coś takiego, tak, tak. Tu furtka. Okej, okay. I możemy jeszcze zrobić jak to zrobić teraz tutaj? Tak mi się wydaje, że będzie trzeba to zrobić w ten sposób. Okej, okay. I zróbmy tutaj taki korytarz po prostu. O, i super, i tu możemy dać kolejne zwierzęta, super, ej, dobra. To zaczyna wyglądać jakoś, dajmy tutaj owce. Krowę dajmy w tym miejscu. No i potrzebujemy jeszcze na kury, więc tutaj zróbmy gdzieś może dla kurek. Zróbmy tak, tu postawmy tak. Kury mogą podskakiwać na te klocki, więc to jest niekorzystnie. Ale tu możemy dać, tu jak uzbieramy więcej tego dirta, to będziemy w stanie dać to w tym miejscu. No więc fajnie nam się to zapowiada. Nie mam łopaty, nie zrobiłem dalej łopaty, a mówiłem w poprzednim odcinku, że zrobię łopatę. Chociaż nie wiem, czy tego nie wyciąłem, mogłem wyciąć akurat tak, gdzie to mówiłem. Teraz tak mi się kojarzy, że chyba wyciąłem. Dobra, postawmy tak. Jeszcze musimy zebrać więcej tego dirta. Niedobrze, będziemy musieli tutaj skopać tego dosyć sporo. O nie, jak się źle postawiłem. Dobra, dodajmy tak. I weźmy jeszcze jedno tutaj dirt. Tu pod to, okej. I możemy dać teraz w ten sposób. Tak, i tu dać do środka. Raz, że jedną kurę. A dwa, że druga to jest. To jak się uda i dostaniemy z tego kurczaka, to przysięgam, będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Naprawdę. Uwaga, stawiamy. Niestety, ale dobra, ta kura będzie znosić ciągle jajka, więc jest jakaś szansa później na jeszcze jakiś, że tak powiem, kury. Dobra, teraz postawmy jeszcze jedną tutaj zagrodę. Taką na razie bardzo małą. Postawmy ją tutaj może, tak.
tak, bo póki co już chcę postawić tutaj, żeby ta świnia była. Co prawda ma bardzo małe, no ale nie starczyło nam na nic więcej. Musi na razie być w czymś takim, ale już dobrze, żeby była. Mam nadzieję, że one mi nie pozdychają, bo będzie mi naprawdę smutno. I zróbmy od razu nożyce, bo potrzebujemy nożyce do tego, żeby zrobić, żeby tą owcę zbierać ciągle. No bo nie ukrywajmy, przyda nam się wełny sporo, naprawdę. Dobra, bierzmy to. Ile da... Jedna, naprawdę, jedna. To jest przecież jakiś, to jest jakiś żart nieśmieszny. Dobra, zróbmy sobie w takim razie farmę jeszcze. Wykorzystajmy może tutaj to miejsce, żeby coś takiego zrobić. Bo tutaj jest nawet go całkiem sporo. Zbierzmy jak najwięcej tej trawy, bo przyda nam się jak najwięcej tego jak to się nazywa, tych nasion. I te kwiatki też możemy zebrać, bo póki co to z tych kwiatków nic nam nie ma, a później będziemy to dekorować jakoś, żeby to fajnie wyglądało po prostu. Dobra, idziemy po wiadro, bo... A nie, mam wiadro jedno, dobra, no to koza. A zróbmy tą łopatę, bo już nie wytrzymam bez tej łopaty, ale na razie kamienną robimy, bo nie mam tylko żelaza za wiele. Więc zrób... O, mamy nawet łopatę kamienną, dobra, to jednak ją zrobiłem, zapomniałem. Dobra, i teraz tak, zróbmy tutaj przejście w ten sposób. Okej, tak do tyle. I możemy rozlać wodę, idziemy po jeszcze jedną wodę. Dobra, i to zaczyna wszystko naprawdę porządnie wyglądać. Więc uwaga, stawiamy wodę w tym miejscu. Teraz tu już mogę zabrać, tu. Okej, mamy nieskończone źródło wody. Super fajnie, mamy wodę, okej. No i możemy teraz zasadzić tutaj normalnie to. No i fajnie, i nam się, jak to się mówi, survival się kręci, jak... Dobrze się po prostu kręci, dobra. Idealnie mam? Idealnie, 16, to jest... Ja to policzyłem, widzowie, naprawdę. Dobra, i teraz tak, jak te króliki? Musimy zdobyć marchewkę, ja nie mam marchewki żadnej. O nie, tutaj jest... O, udało się zdobyć jeszcze jedno nasionko. To fajnie, bo to nam się zawsze przyda. Postawmy drzewo kolejne gdzieś tutaj, niech rośnie sobie. I postawmy te drzewa też, bo one też się nam przydadzą. Niech sobie rośnie na przykład tutaj w tym miejscu, bo to chyba trzeba 4 dać, żeby tak wyrosło, mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Dobra, i teraz tak, co możemy teraz ogarnąć na dany moment, co nam się przyda? Na pewno ogarnimy sobie ekwipunek, żebyśmy mieli czysto, bardziej czysto. Mam mnóstwo niepotrzebnych rzeczy ze sobą, jak te kwiatki na przykład. I już mam zapchane tutaj skrzynki, więc nie fajnie. Odłóżmy to tutaj. I mamy tak, ogarnimy to żarcie. Na razie możemy odłożyć ten nożyc, chociaż wezmę je ze sobą, bo zawsze może być moment, w którym będziemy mogli obciąć tą jungle. Ej, potrzebujemy jeszcze 4 takie sadzonki. Chociaż chyba lepiej jest posadzić jedno, na razie wyrośnie na jedno, ale z tego wypadnie nam więcej. Dobra, musimy to zrobić, musimy, ja chcę mieć domek na drzewie, przysięgam, muszę mieć domek na drzewie tutaj. Więc zróbmy, na razie niech to jest tak. I teraz tak, ja bym chciał tutaj pozwiedzać trochę więcej, bo ja tu chyba jeszcze we wszystkich miejscach nie byłem, tak mi się wydaje. Bo gdybyśmy byli wszędzie, to już by było smutno. A tak, mamy jeszcze jakieś miejsca chyba tutaj do zwiedzenia. Bo póki co widzę, że border chyba się jeszcze nie ruszył. Zjedzmy sobie tutaj żarcie. Nie, mam nadzieję, że to wszystko szybciej urośnie, bo ja póki co mam naprawdę lipę mocną tutaj z tym wszystkim. O, możemy zebrać kolejny raz. I wypadło nam fajnie, bo mamy już... Zostań tu, wariacie. Dobra, możemy zrobić wyro, więc fajnie, bo już nie zaskoczy nas ani razu... Ani razu nas noc nie zaskoczy. Mi wypadło... Kurczę, mi dużo wypadło tego. Dobra, robimy to. I od razu robię pomarańczowe wyro. Muszę mieć pomarańczowe wyro. No, nie odpuszczę, jak nie będę miał pomarańczowego łóżka. A idealnie mamy barwniki jeszcze na pomarańczowe. Chyba, że mamy gdzieś pomarańczowy barwnik. Sprawdzę to, bo może być tak, że już będziemy mieli... I głupio by było robić po raz kolejny, ale nie mamy. Dobra, zróbmy w takim razie pomarańczowy barwnik, okej, łóżko. Barwnik, mamy to. Mamy jeszcze jeden nawet, to będziemy mogli na coś wykorzystać. Tylko gdzie to łóżko teraz dać? Tutaj mamy 2 jajka, dobra. Pozbądźmy się tego na razie już. Zróbmy tak, możemy zabrać ten smoker też stąd już. Dajmy tutaj wyro i możemy ten smoker teraz ustawić tu. No i tą skrzynkę dać sobie na smoker, czemu nie. I mamy fajne wyro, tego się możemy pozbyć. Bo to nie mam pojęcia, co to w ogóle robi tutaj. I co to w ogóle obra... Dobra, tu jest jakaś dźwignia, nie wiem po co też. Ale weźmy to, mogą nam się przydać te przyciski kiedyś. I odłóżmy to wszystko tutaj. Oczywiście tego, o nie, żarcie potrzebujemy. Tego na razie nie potrzebujemy. To nożyce, nożyce też nie, na razie nie potrzebujemy. Dobra, zróbmy tak. Porządek w ekwipunku, wiadro i jest wszystko spoko, tak mi się wydaje. Chyba mamy wszystko, co nam trzeba. Idziemy w takim razie pozwiedzać jeszcze tą wyspę, bo coś czuję, że tutaj są jeszcze jakieś rzeczy, których jeszcze nie zwiedziliśmy. Tak samo jak mi się wydaje, że nie byliśmy we wszystkich domkach tutaj, które są na krawędziach, bo coś mi się wydaje, że tutaj był taki domek. O właśnie, iglo, w iglo nie byliśmy, a tam może być coś bardzo znaczącego. Bo jak później montowałem odcinek, to sobie uświadomiłem, że iglo widziałem, a do środka nie weszliśmy. Czy jak ja tu rozleję wodę, co się dostanie? Chyba nie, a dzięki temu dostaniemy się do środka, tak mi się wydaje. Okej, bo możemy wpłynąć. Ale nie wypłynę. O, ale dobra, nie wlazłem do końca. Okej.
Okej, okay, mamy jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, ale to są w sumie nic takiego fajnego, więc czy to doleci do mnie? Nie doleci do mnie, najgorzej, ale dobra. Aha, ja w sumie się stąd wydostanę, jak wezmę tą wodę. Dobra, bierzemy tą wodę, okej. Okay. I teraz tak, tu rozlewamy wodę i wypływamy teraz znowu tu, bierzemy tą wodę, rozlewamy tu i wypływamy, no i kozak, no widzowie. Jak ja jestem urodzonym survivalowcem. Ej, dobra, bo zbliża się pierwsza noc, którą będziemy mogli spędzić w wyrku w ogóle. Czy ja tu... Dobra, nie ryzykuję, normalnie wyjdę. Bo jest ryzyko, że spadnę na dół, a wtedy byłoby mi mega przykro. Dobra, idziemy, pierwsza noc w wyrku. Pierwsza noc na nowym świecie, w nowym łóżku. Czas start, uwaga, pum, kładziemy się. Sweet Dreams, kolejny achievement też w sumie zrobiliśmy. Można to w sumie też... No, kurczę, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj robić wszystkie achievementy. To by było na pewno mega ciężkie. Dobra, czy wszystko mamy zwiedzone? Bo mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze nie było zwiedzone. Tu na przykład nie byliśmy. Ale czy po tej... Tam jest w ogóle kopalnia, tam też by się przydało dostać, więc ja tam w sumie pójdę. Dobra, próbuję walnąć wiadro. Dobra, fajnie, udało mi się. Dobrze, że jestem tym mistrzem. Okej, okay, mamy wózek. Na razie go nie ruszam w sumie. Tu zakręca sobie, to weźmy Diamenty! Oj, tu jest w ogóle... O nie, dobrze, że tego nie kliknąłem na oślep. O kurde, dobra. Ale mamy farta, to nie jest skrzynia pułapka, to nie jest skrzynia. Mamy jeszcze mamy... Ja nie mogę, czy może być lepiej? Czy może być lepiej, widzowie? Czy ja w tym momencie wygrałem życie? Naprawdę, przysięgam. Dostaliśmy od razu żelazny kilof, żeby móc wykopać sobie te diamenty. No przecież no ile tego jeszcze tu jest? No przecież wygraliśmy życie. Jo, nie mogę, ile diaksów. Znaleźliśmy diamenty, pierwsze diamenty na Minecraft planecie. No to już mamy chyba tytuł na odcinek, dobra, wierzmy to. Ja podejrzewam, że jakby to tu wybuchło, to całkiem ciekawa rzecz by nam się tutaj pokazała. Więc myślę, że tu może być coś ciekawego w okolicy w ogóle. Tylko... Nie będę marnował tego żelaznego kilofu, żeby nam zostawić na później. Tu trzeba oszczędzać wszystko, dosłownie. Więc ja będę sobie skopywał takie rzeczy, które można po prostu tym kamiennym kilofem. Ale to, że my weszliśmy do tej kopalni, to jest naprawdę jakiś fart. Ja myślę, że tu gdzieś może być też spawner, tak mi się wydaje. I właśnie nie jestem pewien, czy tutaj O, właśnie, ja słyszę jakiegoś pająka. Mi się wydaje, że tu może być spawner, jak tak teraz myślę. Tu gdzieś słyszę pająka. Tu jest gdzieś kopalnia na pewno. I myślę, że ten wybuch, który byśmy spowodowali klikając w tą, mógłby właśnie nam otworzyć dostęp do tego. No ale nie chcę tu robić takiego syfu tym wybuchem, więc ja tu w sumie to wykopię jakoś. Słyszę pająka ewidentnie, no słychać go tu gdzieś, że gdzieś tu krąży. Ale ciężko się nam będzie tak do niego dostać, więc może jednak to odpuszczę na razie i nie będę się tam kopał. Tylko spróbujemy się tam dostać w jakiś inny sposób. Tu mamy znowu grzyby, jest nowy węgiel, więc weźmy na zapas, bo jak już widzę, to trzeba zbierać, jak już wiemy, że tutaj jest, więc zaoszczędzimy czasu też później przy okazji, jak będziemy potrzebować ten węgiel. Dobra, na razie tyle. Trzeba pamiętać, że tutaj jest go więcej. Jest też złoto, ale złoto na razie nie potrzebujemy. Wow, dobrze, że shifta trzymam. Wow, bo by było, byłoby. Jakbym tu wypadł, no kurczę, bym się popłakał na miejscu. Dobra, i wyjdźmy na górę. Czy tu mogę wylać wodę? Mogę tu wylać wodę, więc wylejmy w ten sposób i wypływamy stopniowo do góry, powolutku. Tu wyjdźmy tak, wylejmy tu wodę, wypływamy. Oj, 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 pochodnia, niech przyjdzie tutaj, okej, okay. Weźmy to, okej, okay. Tak, idziemy do góry, dobra, jesteśmy na górze, ale wydaje mi się, że są tu jeszcze jakieś rzeczy, których nie zwiedziliśmy. Mi się wydaje, że coś może być pod wodą, jak tak szczerze mówiąc, to o, no chyba dobrze myślałem. O, tu jest kopalnia jakaś, dobra, bierzmy w rękę ten. Dobra, mamy znowu żelazo. Dobra, nie będę tracił teraz czasu na odcinku na zbieranie tego, mogę to zrobić poza odcinkiem. Ale tu też jest tak jakby wrak, okej, okay, jest skrzynka. No way! Mamy perły! O nie, nie ma miejsca! Mamy siekierę też? Dobra. Wypłyńmy stąd. Odłóżmy rzeczy sobie do skrzynki u nas na chacie i mamy... Możemy tu wrócić zaraz po to. Ej, dobra, ale rzeczy odkryliśmy tu. Ja czułem, że jeszcze we wszystkich miejscach nie byłem. Czułem to po prostu. Więc dobra, mamy kozacki naprawdę lucik. Mi się to podoba, mega. Dobra, odłóżmy wszystko. O kurczę, już nie mam... A, dobra, tu jest jeszcze full miejsca. Więc odłóżmy to. Odłóżmy też to, odłóżmy to. Zostawmy sobie... Tyle nam wystarczy rzeczy. Dobra, idziemy z tym. Idziemy znowu na dół, bo tu naprawdę są mega rzeczy. Ja nie mogę, nie spodziewałem się, że takie coś znajdę. Naprawdę. Dobra, zjedźmy tutaj na dół. Bierz te rzeczy z tej skrzynki. Zostawię tą skrzynkę tu na dole, bo już w sumie mam ich sporo. Trzeba pamiętać, że one tutaj są, bo nie ma sensu, żebym brał je wszystkie ze sobą już.
Czy tu coś jest ciekawego? Oj, powietrze, powietrze, powietrze. Wow, na styk. Na styk mi się udało. Mamy też lapis, więc będzie to fajnie do ulepszenia jakichś rzeczy. Mamy siekierkę złotą, ale ona jest w sumie nam niepotrzebna na dany moment. Dobra, byliśmy tutaj. Tu byliśmy w tym domku, z tego co pamiętam. Tak, byliśmy. Tutaj nam się rozwaliły te... jak to się nazywa? Rozwaliły nam się tory. Dobra, tu w piaskowym rzeczach już chyba wszystko zwiedziliśmy, chociaż tam mi się wydaje, że w tamtym nie byłem, tak szczerze mówiąc. Tutaj. Nie wiem, co to jest za ten. Tu coś może być? Chyba może być, nie? Okej, tu jest tak jakby studnia. Okej, sprawdźmy to. Wow, ale bym wypadł, bo mi zaczęło płynąć ta postać. Ale nic tu nie ma. Chyba, że tu coś będzie po drugiej stronie. O nie, odłożyłem się... Tak. Okej. Dobra, czy to jest od samej góry? Dobra, chyba nie z samej góry. Ale tu będziemy mogli zdobyć. Ej, dobra, odkryłem... Nie miałem po... Co my odkrywamy w tym odcinku? Co to są za rzeczy w ogóle? Co jest grane? Bierzemy wszystko, nawet to tak rozwalam. Już nawet nie chce mi się tego pojedynczo brać. Ja pierdziele. Dobra, odłóżmy to, czego my nie będziemy potrzebować. Stąd na pewno butów nie będziemy potrzebować, wyrzućmy je tam. Okej, niech lecą. Buty są już niepotrzebne. Wyjdźmy tu do góry i teraz byleby z tym nie spaść, naprawdę. Bo jakbym z tym spadł, to bym się naprawdę... No tak jak mówię, popłakałbym się na pewno. Popłakałbym się na 100%. Tym bardziej, że jak tu zginę, to jest tak naprawdę koniec już, bo stracę na pewno jakieś rzeczy, a te straty często mogą być nieodwracalne już, że nie odzyskam niektórych rzeczy, więc lepiej uważać. Dobra, wypłyńmy sobie tędy. Ej, dobra, czy tu jest kolejna skrzynka? Nie, ale jest ten. Ja pierdziele. Dobra, czekajcie, stańmy sobie w tym miejscu. Czy sięgnę, dobra. Nie mam miejsca już w ogóle w ekwipunku na to. Dobra, wypłyńmy, odłóżmy znowu rzeczy do skrzynki, zaraz tu po to wrócę. Tutaj mamy wyjście. Nie spodziewałbym się, że takie rzeczy odnajdę w tym odcinku, naprawdę. Naprawdę nie spodziewałbym się. Ale cieszę się mega, bo mamy naprawdę fajny lucik. Już tu się naprawdę wszystko zaczyna fajnie nam klarować. Fajny się zaczyna robić survival, przysięgam, no. Fajnie, dobra. Odłóżmy te rzeczy do skrzynki. Mamy dwa wiadra już wody też w ogóle, ojejku, to ja nie musiałem niektórych rzeczy robić, jak tak teraz patrzę. Dobra, idziemy tam znowu po tą resztę i idziemy zwiedzić jeszcze kolejne boki, bo coś czuję, że tu coś może jeszcze być, tak mi się wydaje. Tu nie będę tego rozwalał na razie, bo tutaj jest jeszcze na tym rośnie coś, więc zostawmy to, bo nie chcę tu psuć na razie architektury, a boję się też, że to rozwala, jakoś ta woda zacznie wypływać bokiem. Turtle spawn egg, to jest chyba turtle... To nie wiem, co to jest. Naprawdę nie mam pojęcia, no ale będzie trzeba to sprawdzić. Dobra, mamy tu jagody kolejne, więc ja bym też te jagody zebrał. Mogą one nam się przydać na pewno. Tam jest ten domek, w którym byliśmy. Tam coś jest chyba jeszcze, w czym nie byliśmy, tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić, może... Nie, to... Aha, to jest ten mostek tak jakby. A tam dalej coś jest? Bo jeżeli tam nic dalej nie ma, no to już chyba wszędzie byliśmy, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że wszędzie, ale... Tu coś może być, ja czuję, że tu coś będzie, naprawdę. Dobra. Jest niebezpiecznie. O! Okej. Walczę naprawdę. Stąpam po cienkim lodzie, jak to się mówi. Ale wyjdźmy stąd, bo tutaj nic nie ma, jak widać. Dobra, wyjdźmy tak. Okej. Prawie jestem spocony, nie? Okej, tu jest zimowy, na którym przed chwilą byliśmy. I tu chyba wszystko zwiedziliśmy, tak mi się wydaje. Nie, tam coś jest na dole, tam na pewno nie byliśmy. Oho. Tam na dół trzeba by było zajść. Dobra, wiadro? Nie, wiadro to się boję robić. Nie teraz. Okej, postawmy tu wodę. Okej. Zejdźmy na dół. I uwaga, zbierzemy to, co tam jest, bo tutaj coś może być ciekawego jeszcze. A jak już to zwiedzam, to... Okej, czekajcie, czy ja dobrze... Mamy to oko do endu też, ale ja tu widziałem tak, mamy mleko, mamy do rozmnażania krów, więc fajnie, bo już może... A nie, bo mamy jedną krowę. O nie, dalej jesteśmy w... Ma dalej lipa jest, jeśli chodzi o rzeczy, które mamy. Ej, nie wyjdę stąd teraz. Bo tu woda nie wypływa. Ale żem zwalił. Ale zrobiłem teraz lipę. Dobra, musimy wyjść tędy chyba. Rozwalmy to. Naprawię to kiedyś. Naprawię to... Nawet zaraz. Okej, udało mi się to naprawić, dobra, super. Wyjdźmy stąd, czy tutaj już jest wszystko zwiedzone? Ja tutaj bym stanął jeszcze na tym drzewku na momencik. Tam coś jest jeszcze, okej.
No ale to, kurczę, nie wiem czy iść tam. Dobra, pójdę tam jeszcze na dzisiejszym odcinku, bo długi odcinek, ale trudno. Będzie przynajmniej fajny odcinek, długi. I będzie co oglądać. Mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba też, bo mi się naprawdę bardzo dobrze w to gra. I mimo tego, że jakiś tam mega wyświetleń nie zrobił ten poprzedni filmik, to jednak czuję, że wam się z czasem spodoba taki format filmów. Okej, dobra, czekajcie, bo się teraz muszę skupić, żebym tu nigdzie nie spadł. Jako oferma ostatnia. Więc zejdźmy tędy. Bo tutaj to chyba... O, idealnie to wymierzyłem chyba. Dobra. Okej, tu są jakieś drzwi. Ej, tu jest jakiś ukryty pokój. Dobra, wejdźmy tu. Postawmy sobie tutaj skrzynkę, żebym mógł jakoś tu wejść. Okej. Okej. Mamy... Czekaj, czy ja tu mogę jakoś... Nie wiem jak tu wejść. Dobra, rozwalmy te drzwi po prostu. Ale odkryliśmy naprawdę znowu jakąś fajną, jakieś fajne miejsce. Weźmy w sumie to wszystko, czy mi się to zmieści w ekwipunek? Nie, nie zmieściło mi się wszystko. O nie, 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 nie jest dobrze. Dobra, weźmy tą z... jak to się nazywa? Tą skrzynkę. Okej, postawmy ją tutaj znowu. I odłóżmy tu rzeczy, których na razie aż tak bardzo nie potrzebujemy. O nie, na razie płyt nie potrzebujemy aż tak. I tego, chociaż dobra. Wezmę, na pewno to wezmę, dobra. Mamy to, mamy łóżko w ogóle, też mogliśmy mieć od razu wyro. Mamy tu też węgiel, ale na razie tego nie będę brał. Dobra, na razie to nam wystarczy, tak mi się wydaje. Jeszcze tylko odłożę tutaj jedną rzecz jakąś, której nie będę potrzebować. Czyli na pewno tego nie będę potrzebować na razie. Wrócę tu poza odcinkiem po te rzeczy, żeby mieć to. Wezmę tą skrzynkę stąd, żeby już to mieć. I wypływamy stąd. No i to by było chyba na tyle. Okej, jestem w domu. Podsumowując, dzisiaj zdobyliśmy 8 diamentów. To jest naprawdę mega dużo. To jest ogromnie dużo. Ja tu sobie to posegreguję poza odcinkiem, bo już teraz nie ma sensu. Ja się kładę do wyra na kolejną noc, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Teraz, powiem wam szczerze, nadchodzi okres, w którym będzie się wiele zmieniać na tym kanale. Z tego powodu, że jak widzicie, pojawiają się coraz częściej vlogi, więc chciałbym je robić jeszcze częściej. No a dodatkowo są też inne serie niż Palionowo, które mam, że wam się spodobają, ponieważ chciałbym zacząć robić też jakieś nowe rzeczy, których jeszcze nie robiłem, a już od roku nagrywałem tego, to Palionowo ciągle w sumie w większości, więc fajnie byłoby teraz jakąś odskocznię znaleźć. Oczywiście Palionowo dalej się będzie co jakiś czas pojawiało, ale rzadziej niż było to dotychczas. Tymczasem dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku, pozdro, pa pa!